Przygotowany, mam trochę gadżetów. Wziąłem też Leonka. Ale trzeba przejść się po takim śniegu kopnem, w którym nikt jeszcze dzisiaj nie chodził. I to, co mi się najbardziej podoba w lataniu zimą, to jest fakt, że jesteśmy tutaj kolejny raz sami. Radio sprawne, gogle też przygotowane i Nazgul jest tutaj, a za chwilę lecimy, wszystko powinno grać. Nie jest tak bardzo zimno dzisiaj, jakbym się spodziewał, jest fajne światło, naprawdę mega. Bo nie wiem, na co sprzed tutaj stać, czy nie będę miał failsafe tak jak ostatnio. Są tutaj kaczki i łabędzie też na wodzie. Nie ma w ogóle ludzi. Jedno pendolino przejechało. No i my z Leonem. Cały scenariusz. Ale bardzo fajne światło chciałem wykorzystać, żeby mieć trochę takich ujęć spokojnych, takiego cruisingu. Głównie nad drzewami. Postaram się lecieć teraz wolno, równo nad drzewami. Tak 200, 300, 400 metrów. Nie więcej niż 500. Co jest fantastyczne, to fakt, że mamy naprawdę przepiękne światło. Teraz jak leciałem, byłem nie wysoko nad wodą, mniej więcej może 6-8 metrów. To było mega fantastyczne z tego względu, że całe światło odbijało się i drzewa pięknie oświetlone i niebo, chmury odbijały się w wodzie i nie wiedziałem na co patrzeć, czy kontrolować wysokość, czy się zachwycać tymi widokami, bo było naprawdę przepięknie. To jest świetne miejsce, bo mamy ławkę i możemy stąd ruszyć. Ławeczka jest mega, a ja jestem bardzo zadowolony, bo mam takie ujęcia, jakbym chciał. Teraz było nieźle i zasięg mam naprawdę dobry, jeżeli chodzi o tego drona. A cały czas go słyszałem i byłem na otwartej przestrzeni. Cały czas go kontrolowałem w 100%. Dobrze, trochę marzną ręce. No i wiadomo, że zima to jest trochę inny klimat. To jest bajkowo. Naprawdę, zaraz jeszcze polatamy trochę. Na razie 3 zrobione. Mamy 0 na liczniku. Stacja benzynowa.
Zrobiłem teraz 3 pakiety, ale jest po prostu tak mega. Ja jestem w totalnym szoku, że tak fajnie się latało. Jest tutaj taka mgła magiczna wokół mnie. I też to, co jest ciekawe, że słońce już chyli się ku zachodowi, bo jest po 15. 15 wieczorem. Po prostu było kosmicznie. Nie sądziłem, że tak dobrze będzie się latać. Oczywiście też uważałem, żeby nie polecieć za daleko i za wysoko, bo tutaj łatwo o to, ale było gitarka. Ta miejscówka, jak jest dobre oświetlenie, jest po prostu kosmiczna i też jest mało uczęszczana, ale Leon nie chciał być tutaj ze mną cały czas. Wymięk, słuchajcie. Weźmiemy jeszcze na koniec miniacza, zrobimy parę zdjęć, bo jest tutaj po prostu bosko. I to będzie tyle na dzisiaj. Story. He took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road and I watched him disappear. Like smoke, and I thought I'd just seen a ghost. No i słuchajcie, miniacz jako bohater spisał się po prostu świetnie. Fantastyczną misję zaliczył, kapitalne ujęcia. Wysłałem go tutaj nieopodal, obok górki i genialnie chwycił ten zachód słońca. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym epizodzie wkrótce. Searching for glory.